Przechodzimy do punktu 6. Dyżury 4, 11, 18, 25 kwietnia 2013 roku. Punkt 7. Oświadczenie i komunikacje. Chciałbym Państwu odczytać pismo, które otrzymaliśmy, które napełniło mnie pewną dozą radości, a właściwie nadziei. Od przewodniczącego, od prezydenta miasta Krakowa. W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2012 roku, przekazane w dniu 11 lutego 2013 roku przez panią Małgorzatę Jankowską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa, w sprawie niedotrzymania przez dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 ulica Urzędnicza 34 uzgodnień dotyczących harcówki z szczepu ZHR w Żurawie, uprzejmie informuję, że dyrektor wyżej wymienionego zespołu szkolno-przedszkolnego został zobligowany do przywrócenia pomieszczenia harcówki do pierwotnego stanu, co pozwoli na prowadzenie statutowej działalności szczepu Żurawie. Także mam nadzieję, że to jest już jakby ostateczne pismo, które powoduje zmianę stanowiska przez panią dyrektor i ta sytuacja, która była wysoce bulwersująca, czyli przestanie mieć miejsce. Kolejne pismo od pani dyrektor kancelarii Beaty Kowalówki. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 31 stycznia przewodniczący Rady Miasta Krakowa zwrócił się do prezydenta miasta z postulatem, aby ze względów formalnych wizje mieszkaniowe odbywały się na zasadach komisji powoływanych przez MOPS lub Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, w skład których wejdą radni dzielnicy, desygnowani uchwałą rad dzielnicy do udziału w takiej komisji oraz przedstawiciele przedmiotowych jednostek. Ze spotkania organizator sporządziłby protokół potwierdzający odbycie wizji mieszkaniowej, posiedzenie komisji, w określonym składzie osobowym. Załączeniu przesyłam stanowisk przekazane w sprawie nowych zasad opiniowania przez rad dzielnic ponownych umów najmu lokali socjalnych. I odpowiedź dla pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidera, jest dosyć długa, ale ja przeczytam ostatnie kilka linii. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że aktualnie nie jest możliwe zaaprobowanie postulatu przewodniczących Rady Zarządu Dzielnic Miasta Krakowa, aby wydanie opinii w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony poprzedzone było wizją mieszkaniową dokonywaną przez komisję, złożoną z przedstawicieli desygnowanych przez Radę Dzielnicy oraz Wydziału Mieszkalnictwa UMK albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z paragrafem 7 uchwały 795/12 Rady Miasta Krakowa, wydawanie skierowań do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony nie wymaga sporządzania list mieszkaniowych. W związku z czym jest zasadne, aby opinię wydał niezależny czynnik społeczny, jakim jest Rada Dzielnicy. Reasumując, to, o czym mówiliśmy chyba dwie sesje temu, prawda? Bo to było styczniowy, na styczniowy. Tak, tak, bo myśmy byli jako prekursorzy tego, tą pierwszą wizję przeprowadziliśmy właśnie z kolegą i mieliśmy duże wątpliwości, bo to taka ingerencja, nie mówiąc o tym wnioskodawcy, to jeszcze sąsiadów. Tak. Także różnie mogą reagować, mogą nas zrzucić ze sobą na przykład. Także ten postulat, aby to odbywało się na zasadzie delegacji, to jest bez delegacji. To będzie bez delegacji. Tak, ale tak było chyba na początku. Tak było na początku, ale wniosek z konwentu przewodniczących był taki, aby była to taka sama komisja jak każda inna. Bo to de facto jest delegacja, tak prawdę mówiąc. Ale być taką nie będzie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o oświadczenie i komunikaty, chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby coś oświadczyć, bądź zakomunikować. Bardzo proszę, pan radny. Komisja Kultury za tydzień, czy 19, godzinie 18. 19 marca, godzinie 19. 18. 18, przepraszam. Ja mam tylko pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ byliśmy na delegacji tutaj chyba pięcioosobowej w tym słynnym żłobku. Ja się miałem okazję rozmawiać z panią dyrektor i jak do tej pory nie udało jej się kupić tego bojlera, który bardzo jest potrzebny, ponieważ nie ma pieniędzy, a uchwała została podjęta. Jeżeli uchwała przeszła do miasta i w budżecie miasta chyba są zagwarantowane pieniądze, to wydaje mi się, że ona powinna kupić ten bojler, bo
płakała, że brakuje wody o godzinie 11 w żłobku, nie ma wody. Ja przekażę głos pani Agacie Krawieckiej, która wytłumaczy, jak to, jak to będzie się działo. Od podjęcia, od przyznania uchwały, do pani dyrektor już trafił wniosek, gdzie ona tam pisze nam. Podpisuje paragraf, potem to trafia do Kancelarii Rady Miasta, koleżanka przygotuje wniosek do Wydziału Budżetu, Wydział Budżetu przygotowuje wniosek na Radę Miasta, Rada Miasta to przegłosuje. Czyli na wakacje dostaną i potem przyjdą wyroki. To jakieś 3 miesiące trwa. Nie, nie, ale to jest naprawdę bardzo pilna sprawa, bo byliśmy w piątkę tam i problem jest taki, że no jeżeli o 11 pani dyrektor mówił, że się kończy ciepła woda dla dzieci, tam nie wiem, 50 czy 60, a my czekamy o 11. O 11. Tak. O 11 padło ciepłe wody. I nie wiem na czym. No proszę. Nie mówię, nie mówię o innych sprawach. Nie, nie jest to tak. Nie, nie, to jest po prostu. To będzie szkoda, to na tylko. Nie, no bo jeżeli podejmiemy 3 tysiące. A podjęta była w na naszej sesji stycznia, jest to trochę nieprawda. Czy na lutowy, na lutowy, na lutowy. Czyli marzec, kwiecień. Czyli w maju powinno być jak na nas. Aha. No to koniec wakacji. Tak, koniec roku. Koniec ale to jest żłobek. On jest... Nie, ale nie dla przerwy jest miesięczny. Jedną miesięczną. To dobrze, dzieci też muszą odpocząć od żłobka. Nie mówiąc o byciu. Bardzo proszę. Informacji jutro o godzinie 18. Czyli 13 marca. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam 30. sesję Rady Dziennika. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani posłowi. Jeszcze chciałbym przy okazji wręczyć coś, co możemy wręczyć. Odchodziliśmy 3 lata temu. Stulecie, także tu jest takie opracowanie, że poseł jeszcze nie ma. Tutaj jest nasz ostatni numer, nie wiem czy pan poseł już przeczytał od deski do deski, jeśli nie, to tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.